lecimy prosto na niego! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Teardown i dzisiaj, słuchajcie, mamy znowu tą mapę, ale jesteśmy na tej mapie, ponieważ chciałem wam coś pokazać, takiego nowego, co możemy zrespić. Mamy tutaj Grzesia oczywiście, Grzesiu się trzęsie ogólnie, nie wiem w sumie czemu, tylko gilotynę dla niego przygotowałem. Grzesiu, jesteś zadowolony? Grzesiu jest, słuchajcie, zadowolony, z własnej woli oczywiście wchodzi pod gilotynę. Nie uciekaj Grzesiu, nie uciekaj Grzesiu, wszystko będzie dobrze. Z własnej woli, siedź tam, wkładaj głowę. Dobrze, z własnej woli Grzesiu, sami widzicie, wszedł pod gilotynę i uwaga, zobaczmy, czy gilotyna działa. Grzesiu, co? Czemu on przeżył, jak gilotyna spadła, jak podniosłem to? Grzesiu, nie żyje. Ogólnie ta gilotyna jakaś nawiedzona jest. Sama się rusza. Ale oczywiście musimy się upewnić, czy to działa na pewno, bo to działało tak średnio. Jakbym włożył jeszcze raz Grzesia tutaj, włóż głowę. Włożył następnego Grzesia tutaj. Włóż głowę, dobrze. Jest idealnie teraz. I uwaga, spuścił. No, spuścił. Co się dzieje z tą gilotyną? Co tu się stało? Ej, ona się zepsuła! Ej, ten Grzesiu jakąś moc ma! O! Co tu się stało? Nawet nie widziałem tego! Nie wiem, to była kwestia mrugnięcia okiem, albo po prostu miałem wzrok na podłodze, ale no, działa gilotyna, tylko troszkę mocno nią walnąłem i wpadła aż pod mapę. Dobrze, także gilotyna działa nawet w ten sposób. Przejdźmy do kolejnego moda. Ale zobaczcie, co tu wyszło. Wyszło coś takiego, że można normalnie chodzić. No, nawet chodzić nie umiem. Ale to jest super, tylko... O, czemu to jest takie ciężkie? Grzesiu, wiem, że... Nie, Grzesiu, że Grzesiu, krok do przodu. Grzesiu! Minus 1,3 metra, no co za tragedia. Dobrze, Grzesiu wraca pijany z pracy. Czekajcie, bo muszę ogarnąć, jak Grzesiem sterować, bo jest to ciężkie na swój sposób. Noga do przodu! Nie! Jak się chodzi? Słuchajcie, nauczyłem się wreszcie chodzić. Nie wiem, jak to brzmi, pewnie źle, ale dobrze. Poczekajcie, bo mi nie wyszło. Po wielkich latach treningu... Wcześniej mi lepiej szło. Dobrze, mamy 2,2 metra. Grzesiu tak się wygiął. Jest dobrze, teraz zginamy tą nogę. Jest dobrze. Nie gram w top. Nie gram w top. Dobrze, ostatni raz. Idziemy. Ja dojdę do 8 metra. Mówię wam. Dojdę. Grzesiu, do przodu. Grzesiu, walcz z grawitacją. Do przodu, dobrze. Ej, jest super. Idziemy! Dobrze! Ej, udaje się! Nie! Prawie 8 metrów. Przejdźmy dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jest też mapa, która powoduje, że wiecie, musimy rozwalać lód. Kto pamięta, możecie napisać. Ale właśnie mamy tego typu mapę, a wbiłem na nią z tego względu, ponieważ mamy nowy statek. Mamy tutaj oczywiście ten duży jacht, ale no wiadomo, to jest zwykły duży jacht. Ale tak jak mamy tutaj ten jacht, mamy również dużo większą łódź. Zobaczcie, jak to jest ogromne. Nie dość, że to jest ogromne, to jeszcze może przewozić nawet taki jacht, jak się zechce. I to prawie bezproblemowo, bo się topi. Poczekajcie. I to bezproblemowo jeszcze tym się pływać da. Co prawda jacht się w nas wbija, to nie wróży. Czemu on się przebija teraz? No, to nie jest zbyt fajne, bo się topimy. Także mamy tutaj łódź i możemy zobaczyć... No już dziurę zrobiłem. I możemy zobaczyć, jak dużo samochodów taka łódź pomieści. Znaczy,
utrzyma. Nie mam słów, zobaczcie jak dużo samochodów utrzymuje ta łódź. Nawet są tu 3 ciężarówki, autobus po środku, 21 samochodów i łódź nadal potrafi normalnie pewnie pływać. Bez żadnego problemu pływa i się nie zatapia. Co prawda jest tu woda, ale to nic. Ale to nic, chyba. A wziąłem dosłownie wszystkie samochody z tego mostu. No, tu jedna ciężarówka wybuchła, ale to nieważne. Mamy ostateczny samochód, który powoduje ból dla mostu. Także zobaczmy, czy łódź jest w stanie go utrzymać. Łódź nie jest w stanie go utrzymać. Ale dajmy szansę tej łodzi i postawmy sam samochodzik. Zobaczmy, czy sam samochodzik... No ona znika pod wodą po prostu. Wracamy do tej mapy, gdzie tak jakby strzelaliśmy sobie samochodami prosto w tarczę, taką typowo do łuków. Teraz mamy możliwość strzelania samochodami prosto w potwora. Zobaczcie, co to jest za bydle. No i oczywiście naszym celem jest to, żeby wziąć samochód, przebić się przez szyję i rozwalić potwora. Zaczynamy od traktora, od razu jedziemy po jego głowę albo i rękę. Walnęliśmy w rękę, ale no nie przebiliśmy się przez rękę, w sensie nie ucięliśmy mu ręki, ale zobaczcie jak to dobrze wygląda. Jeżeli weźmiemy coś większego, ale weźmiemy później, żeby go troszkę obić na początku, rozpędzić się i proszę bardzo, prosto w szyję. Ale to jest straszny dźwięk tego szkła. Jak to wszystko się po prostu rozpada. Dobrze, zobaczmy na co stać policja. Jakbyśmy się tą policją rozpędzili i wyskoczyli jak najdalej, tylko cały czas w to samo miejsce uderzamy. Przebijamy się też przez nogę. Co jest? Ale to dobrze wygląda. To jest mega satysfakcjonujące. Zobaczcie jak ten samochód się przebił. No ale już teoretycznie przez jego serce się przebiliśmy, ale mimo wszystko nie dokonaliśmy swojego celu. Weźmy teraz samochód, który ma wybuchową beczkę z tyłu. Rozpędźmy się i jedzie. Ups. To jednak weźmy samochód z łodzią, nie? Weźmy samochód z łodzią, tak będzie lepiej. Troszkę się ciężko... Łódź nam odpadła! Ciężko się tym steruje, strasznie. Ej, bez kitu, strasznie ciężko się tą łodzią steruje. Gdzie ta łódź spadła? No, łodzi nie ma. Samochód z przyczepą, przynajmniej przyczepa nie odpadnie od przyczepy, jakkolwiek to brzmi. Rozpędzamy się i lecimy prosto w brzuch. Jak my zaraz się przebijemy przez całą jego połowę. Co tu się dzieje? Jak to epicko wygląda. Zobaczcie jak on jest obity teraz. Spróbujmy teraz nieco cięższą maszyną. Tylko musimy jakoś znaleźć sposób, żeby się wbić wyżej. Jak on już połowy ciała nie ma. Zaraz się będziemy wbijać tutaj. Tylko trzeba coś wymyślić dobrego, żeby nieco wyżej się wybić. Ja coś wymyślę, zaraz wracam. Mamy teraz piękną wyskocznię z metalowych desek. Zobaczmy jak ona sprawdzi się. Sprawdziła się i to mega dobrze. Dolecieliśmy do jego szyi i zobaczcie, że to przynosi już powoli skutki. No, wystarczy walnąć tutaj i odlatuje mu tutaj dosłownie wszystko. A deski jakimś cudem oczywiście wytrzymały. Nie wiem jakim cudem, ale podziwiam je. Możemy teraz wziąć trak z terminatora. Proszę, nie wybuchaj. I zobaczyć jak on się sprawdzi. Mam nadzieję, że nie wybuchnie podczas skoku. Zwalniamy czas. Przyspieszamy. Zobaczmy jak on sprawdzi się. Jedziemy prosto po jego głowę. Ej, czemu to nie wybuchło? Wybuchło jeszcze w idealnym miejscu. Co jest? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jeszcze spadło na sam dół, wszystko wybucha na dole. Dobrze, weźmy teraz najdłuższą ciężarówkę. Nie pytajcie, co się z nią stało, ani z tym. Zahaczyłem przez przypadek. Rozpędźmy się, deski odpadły! Deski odpadły!
Ale my go zaraz zniszczymy, nawet nogi wystarczy mu zniszczyć. Już tak dosłownie delikatnie i cały spadnie. Ale zobaczcie, nie dość, że tu się ledwo trzyma, to tu się ledwo trzyma. Zaczyna się robić serio niebezpiecznie dla niego. A lipa troszkę, że deski pękły. To też nie fajnie. Czy jest tu jakaś większa maszyna, która może spowodować większy damage dla tego demo Gorgona? Jakby nie patrzeć, to był zawsze sposób. Więc postanowiłem dodać troszkę tego na ciężarówkę. Tu nawet przyczepa jest tym wypełniona, bo tu jest pusto dosłownie. I zobaczmy, czy to w ogóle wyskoczy. Jeszcze tylko delikatnie poprawimy deski, żeby nie było jakiejś wielkiej tragedii. Teraz modlimy się, żeby to przeskoczyło. Uwaga! Lecimy! Prosto na niego! Głowa mu całkowicie odpadła i to jeszcze wybucha! Ręka mu odpadła! Co tu się dzieje? To nadal wybucha wszystko! Nie no, jeszcze noga mu odpadnie zaraz! Tym atakiem dosłownie przebiliśmy wszystko, nawet noga jest oddzielona od jego ciała. Nie wiem w sumie, czy to ciałem można nazwać. Jedyne, czego brakuje, to dobicia tego. Proszę bardzo, to jest koniec tego potwora. Rozpadł się całkowicie, w ogóle to fajnie wygląda, jak on jest wypełniony tym czerwonym szkłem, jak to się super rozpadł. O, noga mu spadła, na drugą nogę. Ej, to jest dosłownie całkowity knockout teraz. No i zobaczcie, po jednym ataku i dwóch strzałach z shotguna, potwora nie ma. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.